czy ten nieszczęsny rewolwer posłużył do jakiegokolwiek przestępstwa, do jakiejkolwiek zbrodni, czy ktoś z niego strzelał, czy ktoś nim groził. To po prostu jest czysta polityka i oczywiście ja mogę zrozumieć tak jak pani redaktor. Nie, no ta broń w końcu wystrzeliła, no, wystrzeliła i być może zabiła ministra. Tak się często zdarza zresztą, tak, że broń trzymana gdzieś w bieliźniarce nagle wystrzela i trafia nie tam, gdzie ktoś, kto ją chował, przypuszczał, że trafi. No więc w każdym razie czysta polityka pokazująca po prostu też miałkość tej kampanii wyborczej. Jeśli się takimi sprawami zajmujemy, popatrzmy na choćby równoległą kampanię w Wielkiej Brytanii, która się za parę dni skończy. Zobaczmy, jaki tam, oczywiście jest też element tabloidalny i populistyczny, ale jednak są też tam prawdziwe sprawy, o których się dyskutuje. U nas, jeśli my mamy czas zajmować się jakimiś pistoletami, tak jak wcześniej zegarkami, to oczywiście kilometrówkami, które właśnie prokuratura pół roku i musiała umorzyć, co było wiadomo, że będzie umorzona. To znaczy, od że polska polityka jest po prostu infantylna. To znaczy, no, nie, jest to w stanie, nie jest w stanie zaproponować poważnej rozmowy, a my, media, niestety dokładamy się do tego. Znaczy ja ci powiem, Adamie, ja bym się z tobą zgodziła, ale ja uważam, że ta dymisja jest poważna. Dlatego, że my jesteśmy w przededniu od 1 lipca zasadniczej zmiany, jeżeli idzie o prokuraturę. O prokuraturę w ogóle, o wymiar sprawiedliwości, bo wchodzi nowy kodeks postępowania karnego i prokuratura, która nie jest przygotowana do tego, ale minister Grabarczyk też nie przedstawił nowego projektu ustawy o prokuraturze, po prostu się buntuje przeciwko temu i próbuje wymusić przesunięcie terminu vacatio, terminu wejścia w życie, czyli wydłużyć vacatio legis tej ustawy. Ja się zastanawiam, czy ta cała sprawa nie jest w ogóle jakąś awanturą i zbliża się koniec kadencji prokuratora generalnego przecież, no, ale to prawda? Skutki są poważne. To jest ostatni rok, dlatego ja mówię... To jest jakiś pretekst, tak, jakiś wewnętrznej rozgrywce. Dlatego ja mówię, że to jest dla mnie niesłychanie poważna w tym sensie sprawa. Tak.